Miejsce 10. Rezydencja w Konstancinie. 18,5 miliona złotych. Pierwszy dom na naszej liście znajduje się w Konstancinie pod Warszawą. Warta 18,5 miliona złotych rezydencja, widoczna na zdjęciu, powstała przed 20 laty. Jej powierzchnia to 1200 m2 na działce o powierzchni nieco ponad 3300 m2. Miejsce 8. Exequo. Willa Zachertówka w Konstancinie i koszt 19 milionów złotych. Za te pieniądze możemy nabić willę Helunin, która obecnie częściej nazywana jest Zachertówką, od nazwiska jej pierwszego właściciela, barona Aleksandra Zacherta. Budynek łączy styl rycerski z renesansowo-klasyczną częścią główną. Miejsce 8. Ciąg dalszy. Exequo. Rezydencja w Konstancinie. 19 milionów złotych. Exequo z Zachertówką. Znajduje się luksusowa rezydencja zlokalizowana również w Konstancinie. Budynek jest gotowy do zamieszkania. W środku znalazło się miejsce na basen oraz biblioteczkę z barkiem. Oprócz tego na parterze jest gigantyczny salon z wejściem na taras i ogród. Na piętrze 4 pokoje i 3 łazienki. Ciekawostką jest to, że budynek, mimo że przypomina kilkusetletnią willę, liczy sobie zaledwie 5 lat. Wykończono go starannie egzotycznym drewnem, a posadzki wyłożono marmurem. Powierzchnia rezydencji to 1000 m2. Działka liczy sobie natomiast 3,5 tysiąca metrów. Miejsce 7. Pałac w okolicach Zielonej Góry. 20 milionów złotych. Gigantyczny pałac położony niedaleko Zielonej Góry. Sam budynek ma 2,5 tysiąca metrów kwadratowych i leży na działce o powierzchni prawie 7 hektarów. Pałac ma kilkanaście pokoi oraz 4 główne apartamenty. Otoczony jest co prawda nieco zaniedbanym parkiem, ale sam dom nie wymaga remontu. Jednak przydałyby mu się niewielkie prace konserwatorskie. Pałac zbudowano w stylu neogotyckim w XVIII wieku. Dom posiada nawet wieżę zegarową umieszczoną nad głównym wejściem. Miejsce 6. Pałac w Krakowie. 20 300 000 zł. Niemal 500-letni budynek obecnie jest mocno zaniedbany. Od blisko 15 lat nie jest on zamieszkany. Nowy właściciel będzie musiał więc wydać spore pieniądze na odrestaurowanie pałacu. Jak podkreśla pośrednik, budynek został przez obecnych właścicieli zakupiony od rodziny, która dysponowała nim przed wojną. Sam budynek położony jest w ścisłym centrum Krakowa, a jego wnętrza to aż kilkadziesiąt pokoi. 25 w piwnicy, 22 na parterze, 15 na pierwszym i 13 na drugim piętrze. Miejsce 5. Willa w Konstancinie. 21 milionów złotych. Zabytkowa willa Versal, kolejna rezydencja położona w Konstancinie na naszej liście. Powstała w 1809 roku, ale przed 5 laty przeszła remont. Dzięki temu postarano się zachować lub odtworzyć wszystkie detale z epoki. Rozality, posadzki czy nawet kaflowe piece. Sama willa ma 714 m2 i umiejscowiona jest na działce o powierzchni ponad 6000 m. Oprócz głównego budynku do nieruchomości przynależy też 400-metrowy budynek z sauną, garażami, siłownią i sypialnią, na przykład dla służby. Miejsce 4. Willa w Łomiankach. 22 miliony złotych. Rezydencja liczy sobie 10 lat. Działka ma zaledwie 1,5 hektara i jest wyposażona na przykład w kort do tenisa. Właściciel nieruchomości niestety nie zgadza się na publikowanie zdjęć swojej rezydencji, ale sama rezydencja podobno leży w otulinie Parku Kampinoskiego. Rezydencja zasadniczo składa się z 3 części. Na parterze można podjąć gości, urządzając niewielkie przyjęcie w 300-metrowym salonie. Dla relaksu można też popływać w basenie lub skorzystać z siłowni oraz sauny. Na piętrze znajdują się sypialnie oraz wejście na 250-metrowy taras z zejściem do ogrodu. Ciekawostką jest fakt, że rezydencja wystąpiła w kilku polskich produkcjach telewizyjnych. Miejsce 3. Sopot. 25 milionów złotych. O rezydencji wiadomo, że budynek wpisany jest do rejestru zabytków, a jego lokalizacja to centrum Sopotu w okolicach ulicy Chopina. Budynek ma niecałe 500 m2 i położony jest na niewielkiej 1700-metrowej działce. Cena za metr kwadratowy tej willi to ponad 50 tysięcy złotych. Co jest ujęte w tej niebagatelnie dużej sumie? Jadalnie i salon o powierzchni blisko 100 m2, połączone z wyjściem na ogród, 5 pokoi na piętrze i kilka łazienek, dębowy parkiet w sypialniach, natomiast kafle w łazienkach i kuchni. Wszystkie pokoje o ponadnormatywnej wysokości, dochodzącej nawet do 3,7 metra. Miejsce 2. Pałac rodu von Danhoff w Drogoszczach. 33 miliony złotych.
To jeden z największych pałaców w Polsce i największy tego typu budynek na Mazurach. Lokalizacja może i nie jest najbardziej dogodna, ale za to miejsce ma historię i związane jest z wieloma miejscowymi legendami. Położony we wsi Drogoszcze, w gminie Barciany, pałac za 2 lata skończy 300 lat. Pałac, wybudowany przez Bogusława Fryderyka von Danhoffa na początku XVIII wieku, był wielokrotnie przebudowywany. Długość elewacji to 95 metrów, a wnętrza liczą aż 22 tysiące metrów kwadratowych. Budowla została starannie zaplanowana, posiada 12 kominów, 52 pokoje oraz 365 okien i 7 balkonów. Razem z nią w cenę wliczona jest działka 160-hektarowa z nieco zaniedbanym dziś parkiem. Miejsce pierwsze. Rezydencja w Piasecznie. A oto najdroższy dom w Polsce. Cena metra kwadratowego to aż 35 tysięcy złotych. W sumie rezydencja w podwarszawskim Piasecznie liczy 3000 m2 powierzchni i jest zlokalizowana na 4-hektarowej działce. Sam hol tego domu liczy sobie 170 m2. Rezydencja ma 12 pokoi utrzymanych w złotej kolorystyce. Okna zrobione są z mahoniu, a na podłogach znajdziemy marmurowe posadzki. Udogodnieniem jest nawet własne ujęcie wody. Poza tym na działce znajduje się duży staw, fontanna oraz park. Cena 105 milionów złotych. Jeżeli Ci się podobało, nie zapomnij zostawić łapki w górę i kliknąć subskrybuj.